Hej, yo, tu Dominika. Dzisiejszym filmikiem chciałabym rozpocząć serię Zniszcz ten dziennik. Jeśli jeszcze o tym nie słyszeliście, już wam tłumaczę, czym jest ta książka. Jest to po prostu na pozór zwykła książka i na każdej stronie zawiera ona pewne zadania, które trzeba wykonać. Na początek przeczytam wam wskazówki zawarte na pierwszych stronach tej książki. Zabieraj ten dziennik wszędzie ze sobą, postępuj zgodnie z poleceniami na każdej stronie. Kolejność stron nie jest ważna, możesz dowolnie interpretować polecenia, eksperymentuj, postępuj nieszablonowo. Mimo, że uważam siebie za dość artystyczną duszę, to muszę przyznać, że nigdy nie umiałam rysować. Widziałam, że wiele osób posiadających te właśnie dzienniki koloruje pięknie każdą stronę i naprawdę pod koniec te dzienniki wyglądają po prostu świetnie. Ja niestety będę po prostu starała się skrupulatnie wykonywać każde zadanie i może od czasu do czasu walnę sobie jakiś cytacik. Jeśli spodoba wam się ten filmik, to prawdopodobnie na moim kanale powstaną też kolejne z tej serii. No ale już wystarczy tego gadania. Zniszczmy ten dziennik. Wygnij grzbiet. Ta strona sprzeciwia się moim wszelkim zasadom estetyki związanych z książkami. No ale dobra. Jak widzicie, niszczenie nie jest do końca tym, co umiem robić. Nawet nie udało mi się zgiąć tego grzbietu. Tak. Przejdźmy dalej. Tę stronę zostaw pustą. Celowo. Okej. Słabo widać, ale nie zostawiłam tej strony pustej. Jestem niezłą buntowniczką. Przywiąż sznurek do grzbietu dziennika. Bujaj dziko, niech ścian nie unika. Już mu wystarczy. Biedny dzienniczek. Nakap czymś tutaj. Tusz, farba, herbata. Zamknij książkę, aby powstał wzór. A może by tak użyć świeczki? Efekt naniesienia wosku na stronę tej książki wygląda właśnie tak. Jeśli zastanawiacie się, jak dokładnie to zrobiłam, to już wam mówię. Przez kilka lub kilkanaście minut paliłam świeczkę, następnie ją zgasiłam, a niepalącą się zapałkę zamoczyłam w wosku. I potem naniosłam ten wosk tutaj na stronę. Wszystko. Udawaj, że marzysz po kopercie podczas rozmowy telefonicznej. To by było na tyle. Kolejnym zadaniem, które wybrałam, jest weź tę książkę ze sobą pod prysznic. No dobra, książkę mogę zabrać pod prysznic, ale was nie wezmę. No sorry, nie myślcie o tym nawet. No więc zaraz wracam. Jeśli kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście, to właśnie tak wygląda książka tuż po kąpieli. No i to już na razie wszystko, jeśli chodzi o niszczenie mojego dziennika. Przyznam, że nie wiem, czy w jakimkolwiek stopniu ten filmik mógł was zainteresować, ale mam taką nadzieję. Więc jeśli podobał wam się ten filmik i chcielibyście zobaczyć kolejne z tej serii, koniecznie dajcie mi o tym znać w komentarzach poniżej. A jeśli chcecie być informowani o moich nowościach, zasubskrybujcie ten kanał. No dobra, no to ja teraz idę... Może wreszcie pościelić łóżko?